Artyleria i lotnictwo nieprzyjaciela nękają rejon ulic Żelaznej, Ceglanej oraz Placu Grzybowskiego. Ostrzeliwane jest także po Wiśle. Sytuacja na Starym Mieście nie zmienia się. Trwa nieustanny atak lotniczy. Mimo to nasze oddziały skutecznie bronią dostępu do rynku. Zawzięte walki toczą się na Placu Teatralnym, gdzie nasi żołnierze odzyskują część frontową ratusza i Pałac Blanka. Bardzo mocno Niemcy atakują również północną część Starówki, starając się zepchnąć nasze oddziały z bronionych pozycji. Trwa ostrzał artylerii z pociągów pancernych, broni maszynowej i granatników. Się karabiny, ale z tyłu nieprzyjaciela. Po ukrywaniu w gruzach powstańcy zaatakowali, zapalając od razu 3 z 5 czołgów. Niemcy rzucili się do ucieczki. Kobiety dobiegły do barykady i niemal bez strat znalazły się po polskiej stronie. Raz jeszcze panowie świata dowiedli, że są barbarzyńcami.